Pozdrawiam wszystkich, Waldek, kanał Fotomix. Zapraszam na nowy odcinek i nową dawkę wiedzy dotyczącą edycji zdjęć. Jaka jest różnica pomiędzy temperaturą barwową a tintą, czyli tłumacząc to na polski, odcieniem? To pytanie często zadają mi nie tylko początkujący fotografowie, ale także osoby początkujące w obróbce zdjęć. Dlatego właśnie dzisiaj postanowiłem ten krótki film nagrać, w którym pokażę różnicę pomiędzy właśnie temperaturą barwową a tintą oraz jego wpływem na balans bieli w fotografii. Najprościej można powiedzieć, że oba suwaki, czyli Temperatury barwowej i tinty zasadniczo robią to samo, czyli kontrolują balans bieli na naszym zdjęciu. Suwak temperatury kontroluje ilość koloru niebieskiego lub żółtego, który mamy na zdjęciu, natomiast suwak tinty kontroluje ilość karmazynu lub zieleni na naszych zdjęciach. Jeśli spojrzycie na koło kolorów i umieścimy na nim suwak temperatury, przechodzi on od niebieskiego po żółty. Teraz umieścimy suwak tinty. To zobaczymy, że przechodzi on od zielonego do magenty. Co możemy zauważyć, że są one ułożone idealnie pod kątem 90 stopni od siebie. Spowoduje to, że przesuwając magentę lub przesuwając niebieski, w lewo lub w prawo, w górę lub w dół, kontrolujemy, gdzie mieści się nasz zakres balansu bieli na naszym obrazie. I to jest zasadniczo to, co robią te dwa suwaki. Zanim przejdziemy do Lightrooma, to chciałbym wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zachęcić do subskrypcji, do wciśnięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie powiadamiani o wszystkich moich produkcjach na kanale. Zapraszam teraz na praktyczne pokazanie działania tych dwóch suwaków. Jeśli podobają ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Suwaki temperatury barwowej, jeżeli wejdziemy do samego Lightrooma, mamy w zakładce Develop, i jak rozwiniemy sekcję Basic, tutaj w pierwszym, można powiedzieć, w pierwszych parametrach pojawiają nam się właśnie suwaki i opcje do edycji naszego balansu bieli i temperatury barwowej, oczywiście. Tak jak mówiłem na początku, temperatura. Kontroluje ciepło lub chłód na zdjęciu, określają to kolory błękitny i żółty. Tinta natomiast kontroluje ilość magenty lub ilość zieleni na danym zdjęciu. Jak widzicie, pierwszy suwak temperatury, jeżeli przesuniemy w prawą stronę, to bardzo mocno ocieplamy obraz, czyli automatycznie dodajemy żółtych kolorów. Natomiast jeżeli przeciągniemy to, w lewą stronę jest całkowicie co innego, czyli obraz jest osiębiony i jest dominata kolorów niebieskich. Tak samo jest w tincie. Jeżeli damy w prawą stronę, mamy zabarwienie taką magentę, natomiast w lewą stronę zabarwienie w zieleń, czyli dominaty podstawowych barw światła możemy właśnie tymi dwoma swakami eliminować lub dodawać to w zależności od tego co chcemy uzyskać. Jednak co się stanie jeżeli nie wiesz co jest poprawnie bielą? Jeżeli robiłeś zdjęcie nie miałeś ani szarej karty, ani wzornika kolorów, w tym wypadku Nikt nie wie, jak powinien wyglądać kolor biały. Na szczęście jest szybkie narzędzie, które pomoże w tym problemie, a mianowicie jest to zakraplacz. Jak widzicie, tutaj mamy taką pipetę, którą możemy wykorzystać właśnie w momencie, kiedy nie wiemy, co na naszym zdjęciu było białe. Tu możemy przypuszczać, że była to ta, ten topik, a na pewno białe są tutaj, białka oczu, oczywiście. I jeżeli klikniemy na przykład tutaj na tą biel, zobaczycie już się zmieniło wszystko i automatycznie zmieniły nam się parametry temperatury i tinty. Jeżeli natomiast to sobie cofniemy, przybliżymy oko E i klikniemy właśnie w tym miejscu. To zobaczcie całe zdjęcie nam zmieniło barwę. Tak wyglądało wcześniej, tak wygląda teraz. Jak zauważycie, te nasze zmiany troszeczkę za mocno oziębiły to zdjęcie, wyrównując wedle tego, co algorytmy Lightrooma. Uważają za białe, czyli to, co zaznaczyliśmy na oku, wyrównało nam to wszystko do całego zdjęcia. I jak zobaczycie, tutaj mamy temperaturę barwową ujętą do minus 20 i tintę do minus 7, czyli możemy sobie to w dowolny sposób ocieplić, albo jeszcze dodać zielonego, albo ująć i przejść w magentę, w zależności od tego, jaki efekt. Jak już powiedziałem, chcemy końcowy uzyskać. Jak widzicie, nie należy się sugerować tym, co swoimi algorytmami narzuca nam adobe, ale jeszcze po swojemu zmieniać kolorystykę i balans bieli, dostosowywać to pod siebie, aby nasze zdjęcia wyglądały jeszcze lepiej. O ile często używamy suwaka temperatury barwowej, o tyle trochę mniej używamy tinty, w zasadzie. Z tego, co ja zauważyłem, to najbardziej jest ona wykorzystywana, kiedy robimy zdjęcia przy świetle sztucznym. Czyli mamy zdjęcia na przykład nocą robione na ulicy przy latarniach, jak i na przykład fotografujemy przy świetle jarzeniowym. Właśnie w takich przypadkach mamy te przebarwienia, które zniweluje nam suwak tinty. Mam nadzieję, że tym krótkim kursem rozjaśniłem Wam cały aspekt, jeżeli chodzi o te dwa suwaki, i teraz będziecie. Świadomie korzystali z jednego i z drugiego. Jak widzicie, nie należy się trzymać sztywno tego, co mamy zaprogramowane, jednak nasza głowa, nasz umysł, nasze oko jest na razie niedoścignione, jeżeli chodzi o wszelkie algorytmy, które próbują to zastąpić. Dlatego twórzcie swoje obrazy wedle swojego gustu i swoich pomysłów. Dziękuję za obejrzenie tego tutorialu, i oczywiście zapraszam na następny, który będzie na pewno w następny poniedziałek. Pozdrawiam, cześć.